Świąteczna Loża Radiowa. Przechodzimy do rozmowy z naszym gościem. Jest nim profesor Piotr Pałys z Instytutu Śląskiego w Opolu. Witam, pani profesor. Dzień dobry. Jaka jest historia y, święta pracy, które dzisiaj obchodzimy 1 maja? O, właśnie, to jest dobre pytanie, bo podejrzewam, że większość naszych słuchaczy zapytana o to kojarzyłoby to ze Związkiem Radzieckim i z systemem, który już przeminął. A było trochę inaczej. To jest nawiązanie do wydarzeń w Chicago z roku 1896. Walki robotników chicagowskich o 8-godzinny dzień pracy. Doszło wtedy do potężnych manifestacji. Te manifestacje powoli wygasały, ale koniec końców doszło i to nie 1 ale 3 maja do starć z policją. Zginęło kilku policjantów, kilku robotników. Nastąpiły represje, więc ruch socjalistyczny już trzy lata później ogłosił. 1 maja, właśnie ten dzień tej wielkiej, około 80 tysięcznej demonstracji za święto ludzi pracy. Miało to wtedy sens, było to oczywiście nawiązanie do tych walki socjalnej, no choćby zapewnienia ludziom godziwych warunków, choćby tego 8-godzinnego dnia pracy. To wcale nie było, pamiętajmy, takie oczywiste. W Polsce rząd Jędrzeja Moraczewskiego w 1918 roku wydał dekret o tym 8-godzinnym dniu pracy, chociaż, jak wiemy, różnie to wyglądało. Nie do końca przestrzegany? No oczywiście, to zresztą. No, Czasy są całkiem inne, a sami wiemy, jak to czasami z tym czasem pracy wygląda do tej pory. Ale to jest inna kwestia. Ustawowo, oczywiście, jest to niewątpliwa zdobycz socjalna. Mamy zagwarantowany ten 8 godzinny dzień pracy i to właściwie to bardziej by to wyglądało na, z dzisiejszej perspektywy na święto o charakterze takim związkowym niż politycznym. No niestety. Wiele wydarzeń później jest wykorzystywanych przez różne nurty polityczne, i w trakcie ich wykorzystywania czy też adoptowania ich pierwotny sens całkowicie się zatraca. I chyba tutaj też to miało miejsce. No właśnie, bo mówi pan, pan Profesor o 1918 roku i tym dekrecie, kiedy jakby ustanowiono 8 godzin pracy i koniec. No ale właśnie to, to, to święto pracy zostało tak zaimplementowane trochę w PRL. Nawet nie trochę, trochę bardzo. Tak, tylko pamiętajmy, że 1 maja obchodzony także był w okresie międzywojennym. Wyglądało to oczywiście całkiem inaczej. Było to przede wszystkim... Można tak powiedzieć, świętoklasowe, i dochodziło tutaj do z dzisiejszego punktu widzenia takich może mało zrozumiałych sytuacji, jak to z jednego końca miasta wychodziły w Warszawie, w Zagłębiu Dąbrowskim czy w Łodzi czy pochody PPS-u, bo to była główna siła, a gdzieś tam z drugiego końca pochód komunistyczny. Zazwyczaj kończyło się to biatykał tych dwóch, z tych dwóch z przedstawicieli tych dwóch stronnictw. No niemniej faktem jest, że te święta były, były, były organizowane i no w Warszawie. W 1934 roku, jak oceniano, około 30 tysięcy ludzi brało udział w tym pochodzie. Pamiętajmy, nikt ich do tego nie zmuszał, a wręcz przeciwnie. Hmm. E... Czyli wpisało się to święto w jakiś sposób. W tak, świadomość ale, ale ludzi? tak, ale już zmierzając do odpowiedzi na pytanie, pani redaktor, pamiętajmy, że ta polityzacja i ta, to zaanektowanie tego święta miało miejsce w takiej szerszej przestrzeni już wcześniej. W Niemczech objęła władzę Partia Narodowo-Socjalistyczna. 1933 roku w Niemczech było to święto państwowe. Socjaliści niemieccy i wcześniej przecież czcili ten 1 maja. Przypomnijmy sobie choćby wydarzenia, z, o których już przecież wiele w radiu tutaj y, mówiono, związane z walką plebiscytową. No przecież w 1919 roku stan oblężenia wstrzymano na terenie Górnego Śląska właśnie na ten jeden dzień, na, te, na tego 1 maja, co polskie, y, Polski Ruch Narodowy wykorzystał do organizacji wielkich manifestacji, oczywiście nie pierwszomajowych. Także... Polityzacja miała miejsce już znacznie wcześniej, a w PRL-u jak najbardziej, chociaż ten proces też nie nastąpił tak od razu. W pierwszych tych latach powojennych to jednak wyglądało trochę inaczej. Pamiętajmy, że przynajmniej tak oficjalnie, no w Wówczas w Polsce obowiązywał system wielopartyjny. Co do tej wielopartyjności i skutków, to można oczywiście wiele mówić, no bo to była działalność licencjonowana, nie tylko zresztą w Polsce, ale też w innych krajach Bloku Wschodniego, łącznie z Czechosłowacją, którą. Niektórzy uważają, że wówczas jeszcze była krajem demokratycznym. Nie było tak, ale to już jest dygresja. I wówczas te święta, no niejako owszem, odbywały się już bez jakichś tych animozji, no ale tak, brały w nich oficjalnie udział i PPS, i Polska Partia Robotnicza, włączały się także inne stronnictwa. Tu na ziemiach zachodnich. Miało to jeszcze dodatkowy taki walor. No były to demonstracje takiej jedności, demonstracje obecności polskiej, tej ludności. Trzeba było jakoś się też w ten choćby sposób z tym nowym terenem identyfikować. To była jedna z pierwszych polskich demonstracji choćby w Opolu. Czyli święto Pierwszy pracy maja było też wyrazem polskości w, w pewnym sensie. Tutaj, momencie? no w pewnym sensie. Na myślę, że tak, no nie było możliwości tutaj, żeby czcili to narodowi socjaliści hmm. czy Niemcy. A w te, mimo wszystko, oczywiście, podkreślano ten klasowy charakter cały czas, ale jeszcze nie w tej skali, i to było. Moim zdaniem, do tego 49 roku, na zasadzie no, dużej mierze dobrowolności. To się zaczęło zmieniać po zjednoczeniu ruchu robotniczego w 48 roku i postępującej stalinizacji. No, wiadomo, 48, Cominform, koniec tzw. polskiej drogi do socjalizmu, postępująca stalinizacja, no i ten taki najbardziej groteskowy, można powiedzieć, okres tych obchodów do 56 roku. To skąd ten element przymusu, skoro wcześniej dość jakby chętnie brano udział w demonstracjach? Yy, demonstracji? To znaczy chętnie, no może inaczej. Wielu ludzi nie chciało w tym uczestniczyć, no ale jakoś właśnie kwestia tego przymusu, oczywiście różnie to wyglądało, ale tak jak mówię, postępująca stalinizacja... Polegająca między innymi na unifikacji wszystkiego, co się tylko dało, w sferze społecznej, politycznej. No wspomniałem o tym zjednoczeniu ruchu robotniczego, przymusowym, ale też przecież wówczas nastąpiło zjednoczenie organizacji młodzieżowych, unifikacja w wielu takich sferach działalności społecznej. No, taki był. Kierunek, i tak miała wyglądać ta socjalistyczna, właściwie so, stalinowska rzeczywistość. Spowodowało, że no, to, wówczas to święto nabrało już innego charakteru. Ale pamiętajmy, że świętem państwowym stało się i wolnym dniem pracy dopiero w roku 1950. Mhm, no właśnie. I wtedy już ruszyła ta cała machina. No, wówczas rzeczywiście zaczęły się te wszystkie takie mechanizmy przymuszania ludzi do udziału w tych, w tych uroczystościach, łączenia, pełnej ideologizacji też treści tego, tego, tego święta. No i co ciekawe, a właściwie, no, Charakterystyczne i chyba, i chyba nikogo nie dziwiące, że już właściwie nie było miejsca na przypominanie tego, że źródłem tego to była walka robotników amerykańskich o ośmiogodzinny dzień pracy. Nie przypominano o tym, nie mówiono. Nie, oczywiście, to były całkiem inne zadania. W trakcie tego święta poza tym i właśnie tym radosnym pochodem w cudzysłowiu który miał wszystkim pokazać, jak dobrze się żyje w socjalizmie, odwoływano się do takich wydarzeń bieżących, na przykład wojna w Korei, uchwalenie konstytucji tej z 1952 roku. Pamiętajmy, że wtedy dopiero Polska przestała być Rzeczpospolitą Polską, a stała się Polską Ludową. Więc formalnie można mówić, że ten okres 45-52, no to, to to, to, nie wiem, no. Trzecia rzecz pospolita. <laughs> wiem, tak. jak to zabrzmi, ale, ale jeżeli by tak liczyć, to, 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 to tak, by, tak by to wyglądało. I to już był właściwie no też ja uważam, rodzaj takiego no, sprawdzianu. I sprawności władz administracyjnych, ale też lojalności poszczególnych grup społecznych. No, stosowano taki dosyć jednoznaczny przymus. No, to uczestnictwo w tych pochodach stało się po prostu obowiązkowe. Jak wyglądały początki święta pracy na Polszczyźnie? Wspomniał pan profesor o plebiscytach, ale jakbyśmy poszli troszkę dalej. No to ten 45. rok, no to tak jak mówiłem, no z, w trakcie tej manifestacji, pamiętajmy, wtedy nie było pochodu jeszcze, to była manifestacja, no przemawiali właściwie wszyscy, którzy tutaj tą, 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 tą władzę polskiej i te zręby polskości jakoś osadzali. Oczywiście musiał być trybut dla zwycięskiej armii czerwonej nawiązanie do tej przodującej roli partii, ale wiele też mówiono i kładziono nacisk na właśnie, na potrzebę zagospodarowania tych ziem zachodnich, ten oczywiście nacisk na ten mit piastowski, no bo wokół czegoś trzeba się było jednoczyć. Z czasem to wszystko się zmieniało, tak jak już wspomniałem. Następowała ideologizacja. Ważniejsza była miłość do Związku Radzieckiego i wielki nauczyciel, towarzysz Stalin oraz jego współtowarzysz, pomocnik tutaj w Polsce, prezydent Bierut w następnych latach. Już te wątki czy też te tematy, takie powiedzmy, patriotyczno-narodowe, schodziły na, na, dalszy, na dalszy plan i, i musiały po prostu ustąpić tej bieżącej polityce w takim właśnie stalinowskim wydaniu. Co ciekawe, oczywiście, można też na podstawie tych świąt prześledzić. Te wszystkie zawirowania związane z dziejami PRL-u, bo wiadomo, 56 rok odwilż, yy, Gomułka powraca, yy, przejmuje władzę, więc w 57 roku już pochody ograniczono w dużym stopniu. I w Opolu w 57 roku, ale też w innych miastach pochodu nie było. Odbyła się manifestacja. Kiedy był pierwszy, kiedy był pierwszy pochód w Opolu? Yy, to był chyba rok 1949. Alles... ale mogę się mylić, tutaj głowy nie dam, czy, czy wcześniej już nie odbywało się był pan profesor, najpierw manifestacje pochody były troszkę później w formie, tak, ale, ale no nie, było, nie było to w każdym razie jakoś tak obligatoryjne no później to rzeczywiście już ta obrzędowość została ustalona, oczywiście w Opolu zmieniały się też miejsca, gdzie to się odbywało, bo tu ta trybuna główna starsi słuchacze na pewno to pamiętają od 72 roku roku była usadowiona pod pomnikiem bojowników, obecnym pomnikiem bojowników wolności Śląska Opolskiego. Wcześniej to stała na wysokości byłego, to znaczy budynek stoi, no ale kiedyś tam miał siedzibę Miejski Komitet Partii na ulicy Ozimskiej. Ten tak zwany Biały Dom. Więc i te Trasy marszu też się zmieniały, no to w zależności od potrzeb w pewnym momencie stwierdzono, że trasa marszu ulicą 3 maja, obecnie 1 maja, mm -hmm. je, powinna zostać zmieniona, no bo tam widać było te zniszczenia. Jeszcze nie była w pełni odbudowana ta część miasta, więc zmieniono tutaj te, te trasy. Także no, w tym względzie też się wiele zmieniało. No Cóż, no, z 57, jak wspomniałem. Później, oczywiście, znowu do tej obrzędowości wracano. No, wiadomo, te ideały października szybko gdzieś tam poszły w zapomnienie, no powróciła ta, ta taka rzeczywistość socjalistyczna, oczywiście nie w takim już wymiarze, jak w latach, w pierwszej połowie lat 50. no ale widać było to te kostnienie tego, tego, tego systemu. Generalnie na obchody, święta pracy duży wpływ miały wydarzenia aktualne, te, które się działy Oczywiście. Obok. Ja, Dzisiaj właściwie też tak jest. No, Nawet nie przy święcie pracy, tylko przy różnych innych świętach. Oczywiście, obchodzi. to tak, no to... Właściwie w pewnym sensie można powiedzieć, że już z kolei po 89 roku, to w jakimś stopniu idea obchodów tego święta pracy to wróciła niejako do, do takich tych, takie pierwotne koryto, można powiedzieć, w pewnym takim uproszczeniu. Teraz to święto obchodzi, obchodzą partie lewicowe i związki zawodowe. I też oczywiście nie wszystkie, ale przed wojną też nie wszystkie związki zawodowe obchodziły 1 maja, no bo też tam wówczas było pełne spektrum. Były chrześcijańskie związki zawodowe. Kojarzone bardziej z narodową demokracją, nie tylko te, właśnie o zabarwieniu socjalistycznym czy, czy komunizującym. Także tutaj jakoś to wszystko, jakby, jakby ta historia na dzień dzisiejszy, jakby zatoczyła koło. Ale nadal nie mam, nie mam przekonania, a zresztą nie spotkałem się też, żeby przed epidemią specjalnie tak do tego dowiązywać, do tej właśnie tradycji. Tej amerykańskiej, tego święta. Mm -hmm. No w tym roku jest tak, że właśnie pierwszy, 1 maja jest manifestacja, jest pochód w Warszawie, partie lewicowe i też związki zawodowe wychodzą na ulicę, jest pochód organizowany. No ale właśnie te poprzednie lata pandemiczne to ograniczyły. W opolu raczej skromne takie uroczystości miały miejsce. Tak, no po 89 roku to odbywały się Chyba Nawet przed pandemią pa pamiętam, złożenie ale to był, kwiatów, wspomnienie postulatów. Tak, a, a jeszcze, postulatów, jeszcze wcześniej coś w rodzaju skromnie. takiego, był taki okres, kiedy usiłowano z tego zrobić takie święto może bardziej rodzinne w amfiteatrze. Pachy piknikowe. Tak, tak, właśnie. To, to już w ogóle takie jakby zamazanie tej, tej, tej tradycji. Chociaż było to też w pewnym sensie nawiązanie do historii, która miała miejsce, no pamiętajmy, te obchody pierwszomajowe, to była o, ta oficjałka, gdzie no... Trywialnie mówiąc, spędzano tych ludzi, musieli tam maszerować. W czasach tych stalinowskich zaczynało się to od 6 rano, także to ze świętowaniem niewiele miało wspólnego, ale potem było trochę tej marchewki. Stawiano stragany, różne budki, były jakieś towary deficytowe, no były parówki, kiełbaski, piwo i tak dalej, i tak dalej. No i co roku był problem, bo za Zazwyczaj tego brakowało. No wtedy to nie tak jak dzisiaj, że właściwie no to konsument jest panem rynku, wtedy odwrotnie. To cały czas mieliśmy do czynienia z takim rynkiem niedoboru, i, i nawet takie, no z, dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia takie trywialne rzeczy jak parówka, czy butelka piwa, to było mrocznym przedmiotem pożądania, jak w filmie Binuela. Prawie <śm> że. No, ale też, też jest tak, że Praca ma dzisiaj w ogóle jakby inne znaczenie, inne postulaty są na sztandarach niesione. Więc podejrzewam, że w przyszłych latach, no po prostu to będzie takie święto bardzo elastyczne i trochę ruchome w tej swojej ideologii. Tak, ale myślę, że tak jak Pani wspomniała, zawsze, jeśli oczywiście partie i lewicowe związki zawodowe będą kontynuować tą tradycję, zawsze będą odniesienia do jakiejś sytuacji bieżącej politycznej. No wiadomo, no, każde święto, każde tego rodzaju wydarzenie niezależnie już abstrahując od 1 maja powoduje, że organizatorzy też takie odniesienia mają w programie i je realizują. Tutaj, tutaj z pewnością będzie, będzie podobnie. No, oczywiście, to już na pewno, mam nadzieję, to nie wróci, co było kiedyś, rzeczywiście to sprawdzanie obecności, ta postawiona na baczność służba bezpieczeństwa, sprawdzająca nastroje, jak ludzie się do tego odnoszą. Czy choćby ten. Taki okres lat 80., kiedy w wielu polskich miastach te demonstracje były wykorzystywane właściwie inaczej. Możliwość odbycia tych pochodów była wykorzystywana do takich celów, o których raczej władza nie chciałaby słyszeć, czyli do protestu. Ja w latach 80 sam uczestniczyłem właśnie w takich demonstracjach, kordony milicji oddzielające ulicę Świerczewskiego od tych innych, którzy chcieli się włączyć do tego marszu. Tego pochodu no ale to, to zdarzało się, że to się udawało i dochodziło do takich komicznych sytuacji, kiedy przechodziło pod tryb, przed trybuną taka grupa skandując Solidarność, Solidarność i taki niezbyt chyba rozumiejący o co chodzi jakiś generał rosyjski bachał ręką. Co za sytuacja. Ale to wynikało z nieznajomości języka polskiego, mm. bo, tam, bo ci inni oficjale mieli takie miny, delikatnie mówiąc, skwaszone. Panie profesorze, dzisiaj, bo tak chciałbym trochę do symboli jakby nawiązać. 1 maja, no to właśnie, ten, ten pochód, czerwone kolory, tak to wygląda, jeśli chodzi o sferę symboliczną, ale co jeszcze? Ja pani, no, właściwie to... Z... Chyba no, kiedyś tam w, w okresie międzywojennym, no to jeszcze z pieśnią na usta, no to, to czerwony standard i ten oczywiście potem też śpiewano, były orkiestry, tutaj w Opolu czasami bywały lata, że kilkanaście tych orkiestr grało w trakcie tych pochodów, no ale te, te śpiewy to już miały takie bardziej chyba, na pewno taki bardziej wymuszony charakter niż, niż tam w okresie w okresie, w okresie międzywojennym. No zresztą, no Czerwony Sztandar, któż pamięta tą pieśń? No a wówczas to jak to bodajże chyba Żeromski opisał, jak to w którejś z swoich powieści, albo, albo Andrzej Strug, jak to robotnicze bataliony wyruszały na front walki z armią czerwoną, śpiewając Czerwony Sztandar, to... Dziękuję panie profesorze. Dziękuję no mamy, mamy tutaj trochę tych informacji historycznych, zasłusznie też minionych czasów. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Profesor Piotr Pałys był dzisiaj z nami z Instytutu Śląskiego. Dziękuję za świąteczną lożę. Kłania się Joanna Matlak. Świąteczna loża radiowa.